XVI wieku Włoszka królowa Bona wyszła za mąż za króla polskiego Zygmunta. Sprowadziła do Polski warzywa, które bardzo trudno przyjmowały się w naszych ogrodach i na naszych stołach. No to popatrzcie sobie, łap serdaki, na kawałek żelaziwa. Nie jednego ostrożnie nie skaleczyć się. Nie jednego huncwota poganina rozsiekła. Pamiętam, w 1514 zarządów miłościwego Zygmunta, starym zwanego, bo mądrość jego słynie takoż w koronie, jak i na Litwie, któregoś dnia stałem na warcie. Nagle patrzę, podchodzi do mnie jakiś niepozornego wzrostu pętaczyna. Czego tu mówię, smyku? A on mnie bezczelnie mówi, czy wina nie mam. No to się roześmiałem, zaciągnąłem i jak nie usunę po nożyskach. Dobrze, uważajcie. To on do mnie skoczył, to ja się zwrotem na niego, lekki unik, jak nie skoczę. A on mnie potem podszedł i mnie tu, o, przedziurawił. Tak to było. Ale się już troszeczkę podmęczyłem, także więcej opowieści nie będzie. Uważajcie, na nogi, bo mnie wbijam. A teraz se spokojnie usiądę. Gdyby pan łaskawie pozwoli, to może dzisiejszą lekcję inaczej by poprowadzić. Nas, jak tu stoimy, wszyscy na Wawelu za największe utrapienie mają. Za niełuków i w ogóle nic dobrego. Gdyby pan fechnic pozwolił, to stanęlibyśmy naprzeciwko kolegów, którzy się za coś lepszego mają. Rzeczywiście wszyscy uważają, że wam tylko figle w głowie. No ale... skoro wasi przeciwnicy się zgadzają, to ja nie mam nic przeciwko. Tylko pamiętajcie, że to są ćwiczenia i wszystko ma być zgodnie z zasadami, których was uczyłem. Zgadzacie się? Może być. No to stawać na udeptanej ziemi. Na ziemi, wyjmować kurtki! Wszystko! Wszystko! No, pamiętajcie, to rycerska potyczka, a nie bijatyka. No! Zaczynajcie. Głowa. Tarcza. Cięć. Dziękuję, ducha walki, Jasiu. Nuda. Tarcza. Głowa. Bracia! Nacierać na mami synku! Ura! Ura! Pax! Straż! Straże! Strażnik, do mnie! Pan szermierz woła straże! Spokój! Spokój, powiadam! Pax! Straż! Pax! Pax, powiadam, na krwi galafiory przeżydły! Pax, powiadam! Pax, mówię! Pax, mówię! Spokój! Ach ty! Spokój! Spokój! Straż! Omnia possidet a, non possidet aeraminos. Dixidet ignotas, aminum dimittit in artes, naturam quenovat, nam ponit in ordine pennas, a minima ceptas, longam breviore sequenti, ut clivo crevisse putes, sic rustica quondam. Fistula disparibus, paulatim surgit av... Dosyć już. Muszę przyznać, że dzisiaj jestem mile zaskoczony. Widać, że poszliście po rozum do głowy. Lekcja pięknie wyuczona, czyli
Jak się chce, to można. A dla ciebie, młodzieńcze, koniec kary. Tyle razy wam powtarzam, że nauka to ciekawa rzecz i do wielkich spraw prowadzi. A dla młodych ludzi najważniejszym jest zdobywanie wiedzy. W Akademii Krakowskiej młody Mikołaj Kopernik bardzo pilnie przykładał się do nauki. A dzisiaj swoją mądrością stary porządek świata obala, a swoimi obliczeniami dowodzi, czego najśmielsza myśl pojąć nie zdoła. Ale to nie na wasze głowy. Uczcie się pilnie, tak jak dziś. A teraz idźcie już. Widzisz, Jasiu, dałeś radę. Tego jeszcze nie było, żeby mi łacinnik wypalał. Jakoś dzisiaj lekcja szybko przeszła. Bo się nie musiałeś trząść ze strachu, że cię spytają. To prawda. Nie jakoś łatwo dzisiejsza łacina poszła. Rozkaz króla! Wszyscy za mną! A co to jest? My po listy sobie mamy po mieście roznieść. Wynocha wysoki! Nie przeszkadzać! Smarkacze! Co to jest? Czytać nie umiecie, a do pisania się w kasie? Co to za popłoch? Panie sekretarzu, my po listy do panu Prady. A wiem. Właśnie się przepisuje. Jest tych listów z 70. Ojej, ile będzie biegania! Idźcie się przebrać jak na służbę, a ja tu zaczekam, jeśli pan sekretarz pozwoli. A, zostań sobie. Tylko nie przeszkadzaj. Astrologią się zajmuje. Troszkę. Ksiąg do tego przedmiotu dostać trudno, a starodawne są na wagę złota. Tyś ciekaw wiedzy, chłopcze? Tak, ale słyszałem, że uczeni powiadają, że te wszystkie astrologie, alchemie i magie to tylko kłamstwa i brednie. A człowiek oświecony to tylko dla żartu może czytać. To głupcy, którzy brednie głoszą. Nie wiesz? Powiem ci w zaufaniu, że ja sam cokolwiek na magii się znam. Ale życie ludzkie nie starczy, żeby ją całą poznać. Starożytni Persowie i Egipcjanie już tę naukę znali, którą teraz magią nazywamy. Starali się umysłem poznać świat niewidzialny. Niewidzialny świat? Ach. Przestraszyłeś się. Młody jeszcze jesteś, dzieciak prawie. Ach. Przestraszyłeś się. Młody jeszcze jesteś, dzieciak prawie. Tylko się dziwię, bo to takie ciekawe, a dzieckiem nie jestem, żeby się bać. Są dwie magie. Czarna i biała. W białej uczy się człowiek przeniknąć siły przyrody i poznać duchy pośrednie. A co to takiego? To takie, które chętnie nam się poddają. Służą nam i spełniają wszystkie nasze życzenia. Rozumiem. Cała sztuka tylko w tym, żeby umieć nad nimi panować. I tego uczą księgi. O, Rety! O, śmierć, zapomniałem.
przecież ja mam taką księgę. Niemożliwe. Tak, pamiętam dobrze. U dziadka na strychu ją znalazłem, ale myślałem, że to jakieś brednie. A nie pamiętasz tytułu? Tytułu? Tytułu. Na pierwszej stronie? Tak. Zaraz. Na pierwszej stronie było napisane... Tak. Tajemnice magii białej, czyli zaklęcia przednie, gdzie człowieku nieuczony słuchały duchy pośrednie. Nigdy o takiej książce nie słyszałem. To musi być bardzo stara książka. Tak, okropnie stara. Przynieś mi ją jutro. A nie myślę. Przecież sam pan mówił, że to rzecz drogocenna. A po drugie, to najpierw ja sam spróbuję tych zaklęć. Może uda mi się jakiegoś ducha przywołać i do służby zmusić. Ależ dziecko nierozważne, to wymaga wieloletnich doświadczeń, a ja już znam pewne tajemnice. Ja już panu mówiłem, że dzieckiem nie jestem, ale od rozwagi mam dość i księgi za darmo nie oddam. Ile chcesz pieniędzy? Pieniędzy mi nie trzeba. Mam dość od rodziców. Może pierścień? Kiedy się nauczę czarów, 1000 takich pierścieni będę mógł mieć co dzień. A ja muszę tę książkę zdobyć! Dzieciaki listy odbierać. Rozmowę naszą trzymaj w ścisłej tajemnicy. Złe uroki wierzy, włoska dama dworu, że diabła zobaczy. Sekretarz królewski czarami się zajmuje i mówią, że to my mamy źle w głowie. Obmyśliłem coś takiego, co go czarów oduczy, a was nieźle zabawi. Jak mi się nie chce wstawać. Pawełku, teraz jest najlepsza pora. Zrób to dla mnie, no tak jak się umówiliśmy. Dam ci pieniądze. Masz, tylko szybciej, bo ja muszę lecieć na służbę. Dobrze. Co wy knujecie? Powiedz co! Powiedz, co ci zależy? Sami zobaczycie. Stójcie, gdzie biegniecie? Ciszej. Ja tu sieci zastawiam, a rybka sama w nie wpadnie. A pomyślałeś o tym, że to nie jest odpowiednie miejsce na twoje pomysły? Król o krok! W najgorszym razie wy i tak nic nie wiecie. Gorzej jak my wpadniemy. Cisza, siadajcie cicho. No i co? Pan Mikołaj, co tutaj robisz? Obmyślam. A co z tą książką, którą mi obiecałeś? Myli się pan sekretarz. Ja nic nie obiecywałem. Kiedy pan mi za nią pierścień ofiarował, przybiegli koledzy i więcej rozmowy nie było. Ale zaglądałeś do niej? Dosyć dokładnie. Słuchaj, muszę teraz szybko iść do króla po podpis. Będziesz tu jeszcze siedział? Chyba tak. Zobaczycie, jak go będę nauczał. Co my mamy robić? Siedzieć i patrzeć? Właśnie tak. A więc, Mikołaju,
Zaglądałeś do księgi? Odkryłeś jakieś tajniki? Nie wszystkie zaklęcia pamiętam. Ale z tym, co potrafię, już nie jednego zadziwię. O, pycha przez ciebie przemawia. Ja już 6 lat magię studiuję i nic... ...nego zadziwię. O, pycha przez ciebie przemawia. Ja już 6 lat magię studiuję i nic jeszcze nie odkryłem. Bo nie ma pan właściwej księgi. A próbowałeś coś, no, wykonać? Różne drobne rzeczy w ścisłej tajemnicy. A teraz tak sobie obmyślam, co by tu takiego zrobić, żeby świat zadziwić. Nic ci nie wierzę. Załóżmy się, że tej ławy nie zaczarujesz, żeby się sama pod drugą ścianę przeniosła. Takimi głupstwami już się nie zajmuję. To może któregoś z chodzących tam ludzi potrafisz zaczarować. Widzę, że mi pan sekretarz nie da spokoju. Tylko kredy potrzeba. A, zawsze przy sobie noszę. Czasami próbuję duchy wywoływać. Trzeba w kole stać. Wiesz, jak to się robi? Tylko niech mnie pan sekretarz już nie uczy, skoro się przyznał, że mu nic nie wychodzi. A teraz co mam zrobić? Czy nakazać, żeby jakiś człowiek krakowiaka zaczął tańczyć? A może, żeby w jakimś domu okno samo się zamknęło? A może spodoba się panu, jeśli jakaś przekupka swoje garnki i misy potłucze w drobne kawałki? Tak! Tak, uwierzę! Jeżeli ona sama swoje garnki zamiast sprzedawać, całkowicie potłucze. Ale wszystkie... Ale jaki zakład? Mój pierścień przeciw twojej księdze. No dobrze, jeżeli chce się pan łatwo pierścienia pozbyć, zaczynam. Abrakadabra, wubudubu, duch pośredni, siła wielka, rozkaz mój, a twoja moc. Pracuj dla mnie w dzień i noc. Niech Bilitis mnie posłucha, bo ja muszę... użyć ducha, żeby widzieli niedowiarkowie biedni, jak działa duch pośredni. Bilitis, Bilitis, wzywam cię, przybądź. Abrakadabra, ubudubu. A teraz idź i uczyń, co ci rozkazałem. Wierzę, wierzę. Rozkaż jej, żeby przestała. Krzywdę sobie straszną wyrządza. Nie mogę. Bilitis tam działa. Po co ja tej próby zażądałem? No nie, niech ona przestanie. Ludzie, ludzie, powstrzymajcie ją. Nic jej nie powstrzyma. Bilitis musi swój rozkaz wykonać. Sam pan powiedział wszystko. Co tu się dzieje? Zginęliśmy. Najjaśniejszy. Bez ceregieli, mówcie prosto. To nie ja. Co nie ja? To Mikołaj pokazuje tajemnicę białej magii. Czy wam się rozum pomieszał, panie sekretarzu? Najjaśniejszy panie, zdrów jestem, to wszystko prawda. Niech król popatrzy. Na jego rozkaz tajemny przekupka własną swoją ręką cały swój towar tłucze. Czarodzieju, dla uciechy królowej i mojej wesołości zaczaruj tak, żeby druga przekupka też dzbany potłukła. Stanie się wedle rozkazu waszej królewskiej mości, ale dopiero jutro. A ja chcę dziś. Dziś nie potrafię. Dlaczego?
bo muszę z tą kobietą pogadać i za garnki zapłacić. Zadrwiłeś sobie ze mnie. Naraziłeś na gniew najjaśniejszego pana. Mnie to nie gniewa, więc niech pan sekretarz też da się przeprosić. Wystarczy, że ten żart musiał czarodzieja drogo kosztować. Może pan Florian po tym doświadczeniu przestanie się czarami zajmować. A wy, wesołki, uważajcie, żeby żarty nie były dla bliźnich szkodliwe. Co ja mam z wami zrobić? Proszę was, zaprzestańcie tych żartów! A może ta twoja księga nie jest ci już potrzebna? Jaka księga? Żadnej księgi nie było. No a tytuł? Zmyśliłem. Niech pan porzuci magię. Podobno jakieś ciekawe rzeczy ogłasza Mikołaj Kopernik. Trzeba jego... Bilitis, Bilitis, Bilitis.